Szanse jeszcze są, ale już w niedzielę wrocławianie mogą je stracić. Tego dnia bowiem swój kolejny mecz rozgrywa za Stal Zielona Góra, z którym Śląsk bezpośrednio walczy o ostatnie miejsce dające awans do najlepszej szóstki. Jeżeli koszykarze Michajlo Uwalina wygrają w niedzielę w Starogardzie Gdańskim z Polfarmą, na 100% wystąpią w rywalizacji w drugiej części Tauron Basket Ligi, w której będą się zmagać najlepsze zespoły sezonu. Jeżeli Zastal przegra, wciąż Śląsk będzie mieć nadzieję na wyprzedzenie Zielonogórzan. Wrocławianie na parkiecie muszą robić swoje, o to apeluje do drużyny Miodra Krajkowicz. W poniedziałek Śląsk podejmie Kotwicę. Kołobrzeżanie są sklasyfikowani w tabeli dwa miejsca niżej od naszego zespołu, ale punktowo tracą do Dolnoślązaków zaledwie jedno oczko. W pierwszym starciu obu drużyn w sezonie zasadniczym lepsi byli wrocławianie. Śląsk wygrał w hali Milenium w Kołobrzegu po dogrywce 73-68. Bardzo dobrze w tym starciu wypadli Wajrox i Grajam. Koszykarze z Wrocławia będą także faworytem w rewanżu. Ostatnio Śląsk gra w kratkę, przegrywa z wyżej sklasyfikowanymi rywalami, wygrywa z gorszymi przeciwnikami. Jak będzie tym razem, przekonamy się w poniedziałkowy wieczór. Początek spotkania Śląska z Kotwicą o godzinie 19 w hali Orbita.